Zapraszam Was dziś na odcinek o szybkich kaskach lub, jak to woli, o kaskach dla szybkich motocyklistów. Kaski sportowe, tak jak i motocyklistów, można podzielić na te, które są sportowe lub próbują takie być. O tym, które są które, za chwilę. Najpierw parę słów o podróbkach. Wielu ekspertów jak mantrę powtarza, żeby kupować kaski u autoryzowanych dealerów. I wbrew pozorom nie chodzi tylko o to, by napchać rzeczonym dealerom kieszenie, ale także o to, że podróbki kasków są zwyczajnie niebezpieczne. W zdecydowanej większości przypadków, kupując podrobiony kask, nie znajdziecie w nim technologii dbających o bezpieczeństwo Waszych głów, a materiał, z którego został wykonany, będzie chronił Was równie dobrze, co czepek pływacki. Szkoda kasy, szkoda zdrowia. Podobnie sprawa się ma przy kupnie kasków z zagranicy. Pamiętajcie, że gwarancję na zakupiony kask realizujecie w punkcie zakupu. Oznacza to mniej więcej tyle, że jeżeli kupicie od na przykład popularnego HJC-ka w sklepie na Madagaskarze, to tam też będziecie musieli zgłosić reklamację w przypadku na przykład uszkodzenia kasku. Realizacja takiej reklamacji będzie wydłużona i może być problematyczna. Często bowiem trzeba kask wysłać do sklepu, w którym go zakupiliście, aby została w ogóle rozpatrzona. Czy chcecie podejmować takie ryzyko? Jeśli tak, to git. Oh, okay. A jeśli nie, to zachęcam do kupowania u autoryzowanych dealerów. No dobra, ale miał być film o kaskach, a jak na razie nic Wam nie pokazałam. That's what she said! Dzikuskę pewnie większość z Was zna. Trudno nie kojarzyć laski, która objechałaby większość motocyklistów i to bez większej spiny. W jakim kasku jeździ? Cześć, jestem Sylwia Dzik i na co dzień preferuję dynamiczną jazdę sportowym motocyklem oraz jestem mistrzynią Polski Pitbike SM. O moje bezpieczeństwo dba firma HJC, a model kasku, w którym jeżdżę od wielu lat, to RPH 11. Najbardziej cenię sobie w nim komfort jazdy, wentylację oraz podwójne zapięcie D, które jest niezbędne do wyścigów. Największym minusem jest to, że nie posiadam całej kolekcji Marvela, ale to tylko i wyłącznie kwestia czasu. Czyli na pierwszy ogień kask o sportowej charakterystyce HJC RPH 11. Dopracowana wentylacja, bardzo dobra aerodynamika, wygodna wyściółka z dobrych materiałów. Posiada najlepszą skorupę spółki kasków za 2000 zł. Jedyny minus, jaki myślę, że oboje z Danielem znaleźliśmy, to to, że będziecie niezłym chomikiem po jego włożeniu. Co jeszcze skrywa HJC? Awaryjnie wyciągane poduszki policzkowe, zapięcie podwójne D i dwie szyby w zestawie. Jasna i ciemna. Cena. To zależy. Jeśli pójdziecie w karbon czy malowania Marvela, DC czy, uwaga, Call of Duty, to zapłacicie za taki kask 3000 zł. Różnica spora, bo kask w monokolorze kosztuje niecałe 1900 zł i mniej więcej 2100 zł w malowaniu. A to wciąż ten sam kask. Czy warto dopłacać za odjechane malowanie? Decyzję pozostawiam Wam, choć patrząc po ilościach kasków w malowaniach od HJC na drogach, mogę domyślać się, po której stronie będziecie. Czy można lepiej? No można, bo od tego roku do oferty dołączył model HJC RPH A1, który idealnie sprawdzi się do bardzo szybkiej jazdy. Najlepiej na wprost. Od jakiegoś czasu testuje go Daniel i stwierdził, że jest nawet wygodniejszy od 11, a aerodynamika w tym kasku po prostu zmiata konkurencję. Kask posiada homologację FIM, a oprócz wnętrza i aerodynamiki podkręcono w nim jeszcze skorupę, dodając mu tym samym większej odporności na wstrząsy. Co tu dużo mówić, fajny kask do zatrzymania. Ile kosztuje model, którego wraz z HJC projektowali zawodnicy MotoGP? 3,5 tysiąca w monokolorze i cena rośnie. W zależności od wybranego malowania, a wybór jest, bo do wyboru macie trzy kolorystyki poświęcone legendom MotoGP i różne warianty malowania o nazwie Senin. Na co zwraca uwagę dzikuska, gdy chodzi o kaski sportowe, już wiecie. Co jest ważne dla kolejnego motocyklowego wyjadacza? Szukając kasku dla siebie, warto sprawdzać opinie i sugestie innych. Cześć Andrzej. Uszanowanie. Jeżeli miałbym mówić jak typowa youtuberka, powiedziałbym, że najlepszy kask na tor to jest taki, który dostajesz za darmo, albo za który ci zapłacą. Ale z racji tego, że jazda po torze dla mnie to jest dosyć poważna sprawa,
jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to ja tutaj nie byłbym taki do przodu. W ogóle nie brałbym pod uwagę producentów, którzy w ogóle nie mają w ofercie czegoś homologowanego do wyścigów i tak dalej. I też ja nie jestem fanem eksperymentowania. Patrzę po prostu w to, w czym jeżdżą najlepsi i temu po prostu ufam, temu, kto ma największe doświadczenie, jeżeli chodzi o produkcję kasków do motorsportu. Nie patrzę na wagę, bo im lżejszy kask, to nie znaczy, że on jest lepszy, bo Japończycy zawsze powtarzają, że nie da się zrobić lekkiego, bezpiecznego kasku. Wentylacja, tak czy inaczej, jest gorąco i się pocisz na torze i wydaje mi się też, to jest kolejna rzecz, na którą nie zwracam uwagi. To, na co zwracam uwagę, to przede wszystkim jakość i komfort, bo tak, każdy ma inny łeb, musisz założyć kask, ale oprócz tego, że kask ma idealnie pasować nam na głowę, to dla mnie najważniejsze jest to, żeby był jak najlepszej jakości, jeżeli chodzi o zbudowanie tego kasku. Nie ma nic gorszego niż użeranie się z regulacją wizjera, z odklejającymi się wlotami. Jazda na torze wymaga tyle uwagi, że ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, to babrać się jeszcze z kaskiem. Ja jestem za kaskami po prostu japońskimi. Ze względu na to, że Japończycy, oni mają taką filozofię, że oni no, aż przesadzają z tym wykonaniem tych kasków, z tym bezpieczeństwem. I akurat przesada w tym przypadku dla mnie jest kluczowa. I tyle. Nie wiem, czy pomogłem. Cześć. Cofnijmy się teraz do półki bliższej jedenastce. Kolejny kask, który Wam dzisiaj pokażę, to Airoch GT550S. Tutaj przede wszystkim można przyczepić się do rozmiarówki. Polecam Wam go przymierzyć przed zakupem. Poza tym ma naprawdę dobrą wentylację, dobrą skorupę z kompozytu, karbonu, kewlaru i włókien szklanych. Aerodynamika też siedzi. Niestety jest dość głośny na tle swoich konkurentów. To najtańszy kask wśród dzisiejszych kasków sportowych, bo kosztuje niecałe 1700 zł w monokolorze i stówkę więcej w malowaniu. Jak dołożycie do tego zakupu zatyczki motocyklowe, wyjdzie na to samo co najtańsza jedenastka od HJC-ka. Co lepsze? Nie wiem. Przymierzajcie i sprawdzajcie, co Wam lepiej siedzi. Gdyby w tym zestawieniu zabrakło szoja, to pewnie byście mnie zjedli. Nie dam się tak łatwo, więc wrzucam sportowca, czyli kask Shoei NXR 2. Bardzo fajny kask z poprawioną względem swojego poprzednika wentylacją, bardzo dobrą skorupą, choć można się spierać, czy jednak nie jest nieco gorsze niż w jedenastce od HJC. Myślę, że w starciu pomiędzy jedenastką a NXR-em wybór końcowy zależał będzie od niuansów wpływających na komfort czy dostępnych malowań. Cena NXR-a zaczyna się od niespełna 2200 zł i rośnie, w zależności od wybranego malowania. Czy można znaleźć coś jeszcze lepszego niż wspomniane pozycje? Ano można. Ostatnie miejsce w tym zestawieniu zajmują dwie marki, AGV i Arai. I jeśli chodzi o AGV, to tutaj już trzeba będzie rozbić skarbonkę, bo za pistę GP-RR trzeba położyć często grubo powyżej 5000 zł, albo nawet 6, zależy, które malowanie wybierzecie. Ale wiemy, za co płacimy. Świetny wizjer, super niska waga dzięki karbonowej skorupie i agresywny wygląd. Do tego, tak jak w RPH1, kask posiada homologację FIM. Czyli tak, w tym kasku można również jeździć bardzo szybko. I na desert Arai. Jako psychofanka tej marki mogłabym o niej opowiadać długo i dużo, ale spróbujemy skrócić. Przed Wami Arai RX7 V Evo. To najbezpieczniejszy kask na świecie. To tyle. No dobra, dodajmy więcej. Wbrew pozorom, bo może nie jest bardzo widoczne na pierwszy rzut oka, ten kask posiada dobrą i wydajną wentylację. Otwory w górnej części kasku, na wizjerze i w części szczękowej zostały zintegrowane z kanałami wewnątrz. I działa to bardzo dobrze. Ręcznie stworzona skorupa z kilku warstw włókien szklanych i wzmocniona dodatkowo specjalną taśmą poprawiającą jeszcze bardziej odporność kasku na uderzenia. Każda jedna wyprodukowana sztuka jest dokładnie sprawdzana przez Arai, zanim trafi do sklepów. Wiadomo, że ciężko jest zaufać rudemu, a jeszcze ciężej rudej. A propos! Ale w tym wypadku możecie mi wierzyć, że ten kask jest po prostu turbokotem.
Zapłacicie za niego niespełna 4,5 tysiąca złotych lub 5 tysięcy, zależnie od wybranego malowania. Więc jeśli wasza skarbonka jest tłustą świnką, to zachęcam do zakupu właśnie tego kasku. Mówiłam to już nieraz. Nie warto oszczędzać na bezpieczeństwie. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, który kask z zestawienia przypadał wam najbardziej do gustu i w którym chcielibyście jeździć lub jeździcie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.